A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Księga Objawienia, 22 rozdział, 17 werset. Nie mogę tego pojąć, dlaczego człowiek, który stara się żyć porządnie, miałby nie mieć większego prawa, by wejść do nieba, niż jakiś zły człowiek. Zastanawiała się kiedyś w rozmowie pewna kobieta. Odpowiedź tej kwestii raczej nie jest zbyt trudna. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy wspólnie z tą panią odwiedzić pewną wystawę. Wstęp na wystawę kosztuje 10 zł, ale pani ma tylko 7 zł, a ja z kolei mam jedynie 2 zł w kieszeni. Które z nas w takim razie miałoby większe szanse na wstęp? To chyba oczywiste, że żadne z nas nie zostałoby wpuszczone. Z prawem wejścia do nieba sprawa ma się podobnie. Naturalnie, że nie wszyscy ludzie złamali Boże przykazania w tej samej mierze, a mimo to żaden człowiek nie jest w stanie spełnić Bożych wymagań, a także nie może sobie zasłużyć na wejście do nieba. Jakże wielu ludziom trudno jest to zaakceptować. Przedstawiony w pierwszych trzech rozdziałach listu do Rzymian, Boży przewód sądowy dowodzi jednoznacznie o winie wszystkich ludzi i wystawia dobitne orzeczenie, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian, 3 rozdział, 22 werset. W kontekście tych słów apostoł Paweł podkreśla, że dlatego właśnie wszystkim ludziom oferowane jest darmo usprawiedliwienie z ich grzechów. W tych słowach po raz kolejny znajdujemy słowo darmo, które zostało użyte w naszym tytułowym wersecie. To oznacza, że Bóg oferuje ludziom zbawienie bez ich własnych zasług, gdyż osobiste wysiłki grzesznika nic nie są w stanie tutaj wskórać. Bóg oczekuje, abyśmy oparli się we wierze na Panu Jezusie Chrystusie i Jego ofierze na krzyżu Golgoty, a nie na własnych rzekomo dobrych uczynkach. Prawo wstępu do nieba nie zapewni więc nam nasze porządne życie, lecz tylko i wyłącznie osoba Pana Jezusa Chrystusa. Musimy być tego świadomi, że prawa wstępu do nieba nie zapewni więc nam nasze porządne życie, lecz tylko i wyłącznie osoba Pana Jezusa Chrystusa.